Kupiłem właśnie rower elektryczny Duoc C29. Jest to chiński rower, ale magazyny są w Polsce, więc paczka przyszła w ciągu chyba 3 dni całych kurierem. Bardzo fajna cena, bo kosztował to ułamek zwykłego e-bike'a. Zapłaciłem z niego dokładnie 3100, chyba 15 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Jest to dosyć taki ciekawy e-bike z tego względu, że właściwie według przepisów europejskich no nie jest to e-bike, ponieważ nie dość, że nie jest ograniczony do 250 W mocy, co moim zdaniem jest taką słabą zabawą, no to ten w szczycie ma 1000 W mocy i dodatkowo ma taką śmieszną, magiczną manetkę, która oczywiście jest nielegalna przepisami Unii Europejskiej, ponieważ manetka pozwala używanie wyłącznie silnika elektrycznego, kiedy chcesz. Normalnie działa tylko wtedy, kiedy. Pedałujesz rowerem, natomiast tutaj możesz sobie zapiąć nawet 55 km na godzinę i po prostu jechać na samym silniku, po jakichś wzniesieniach, polach, górach, czyli. Bawić się troszeczkę, nie wiem, nazwijmy to Enduro przy użyciu takiego e, roweru. Natomiast oczywiście w Europie jest to nielegalne, bo jest to już wtedy bodajże motorower, który wymaga rejestracji. No chyba, że używasz go poza ścieżkami rowerowymi, chodnikami, innymi takimi miejscami, gdzie do no, tego typu sprzęty nie powinny były wjechać. Na razie świeżo z pudełka został wyjęty, wygląda na razie kosmicznie, magicznie, nigdy nie skręcałem roweru, ale. Ten jest akurat wstępnie skręcony, wystarczy go złożyć z tego ślimaka na coś bardziej przypominającego rower. No i pytajcie, co byście chcieli się dowiedzieć, bo będę testował. Kupiłem go specjalnie właściwie do recenzji, żeby przedostać i zobaczyć. Czy fajnie jest w ogóle jeździć takim rowerem? Sam dużo jeżdżę na zwykłym rowerze. Jestem ciekaw, co mieć takiego kopa pod nogami oznacza dla takich codziennych przejażdżek. No i pytajcie, o co chcecie, postaram się to uwzględnić w recenzji. I odpowiedzieć na pytania, czy tak jak zawsze, czy warto było kupić.